Boże nasz Ojcze, dziękujemy Ci za, za tą sposobność, kolejną niedzielę, nasze wspólne spotkanie, społeczność, w której podczas której będziemy mogli też sięgnąć po Twoje słowo, do Twojego słowa, nakarmić się Twoim słowem, Boże, uwielbi się w tym, co teraz będziemy czynić. Niech imię Jezusa jest wywyższone, uwielbione, niech nasze serca poddają się chętnie pod prawdy Twojego słowa. Broń nas przed naszymi sercami, które niejednokrotnie się buntują wobec Twojego słowa, chcą inaczej. Panie, ja chcę być pokorny, chcemy być dzisiaj pokorni wobec tego, co mówisz do nas, co, czego nas uczysz. Pozwól nam więc, Panie, dzisiaj nakarmić się, wzmocnić się, zbudować i iść dalej, silniejsi, pragnący, pobudzeni. Ożywieni, niech tak się stanie. Boże, ty zajmij pierwsze miejsce i Ty połóż nam dzisiaj na serca to, co chcesz mówić do nas w imieniu Pana Jezusa. Amen. Amen. Kochani, bardzo. No, bardzo się cieszę, że mogę was widzieć. To jest dla mnie wielka radość. Być tutaj to już chyba dwa i coś tam lat, dwa i troszkę minęło, chyba, jeśli dobrze liczę. Tym bardziej się cieszę, że was widzę. Widzę nie, też nowe twarze, ale widzę też y, tych młodych ludzi, którzy już dawno, no, na których muszę spoglądać już z dołu. Ja nie wiem, czym wy się żywicie, co jecie, jak się tutaj. Y, jak to się dzieje, że rośniecie tak wysoko, na ten, inni niesamowite Bogu dzięki. Tak, to jest chyba to. Więc bardzo się cieszę. Pozdrowienia serdeczne oczywiście przywożę również z Wisły, z Oazy, z Kościoła Chrześcijan Baptystów. Cieszę się, że, że mogę te pozdrowienia złożyć. No i jak będę wracał, jeśli pozwolicie, to oczywiście będę dopiero 25, a więc w święta u nas w zborze, więc oczywiście pozdrowie od Was serdecznie braci i siostry. Kochani, miałem być razem z żoną, z chłopcami, no ale Kubuś chociaż mówił mi, że modlił się, żeby w nocy, bo jakieś sny miał dziwne i tak dalej. Mówi, tatusiu, prosiłem Pana Boga, żeby mi się te brzydkie rzeczy nie śniły, ale gorączki dostał chłopczyk, no i żona postanowiła zostać tam z, z chłopcami. Także, no niestety, może następnym razem zjawimy się. Zapewniam wa, Was, że no, nasi chłopcy też rosną i to też jest niezłe wrażenie po latach, jak już Stasiu zaczyna powoli dyskutować. choć był taki malutki przecież. No, kochani, dzisiaj chciałbym Was zaprosić do bardzo wyjątkowego tekstu z wyjątkowego listu. To jest z listu do Rzymian. I jeśli Pan pozwoli, to będziemy karmić się i mam nadzieję, bardzo dobrze i zdrowo i tak. No, bogato z tegoż właśnie listu, z ósmego rozdziału, to jest 18 werset 39, to jest bardzo ciekawy fragment. Chociaż wyskakuje on troszeczkę z całego kontekstu, i muszę powiedzieć, że w, kiedy bardziej, coraz bardziej się zagłębiam w ten rozdział, chociażby to wydaje mi się, że jeden fragment spowodował taką w zasadzie szeroką wypowiedź na temat czegoś, co w liście nie było wcześniej poruszane, a stało się takim wiodącym tematem ósmego rozdziału. Ósmy rozdział, osiemnasty. Werset aż do 39. Z racji uchwycenia tego kontekstu, całego fragmentu, chciałbym przeczytać właśnie ten szerszy fragment. Nie na wszystkim się skupimy w tym fragmencie, ale ważne jest, abyśmy spojrzeli na, nie, na niego w całości. Uważam przy tym, że teraźniejsze cierpienia nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia się synów Boga. Gdyż stworzenie zostało poddane marności nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał. W nadziei, że i samo stworzenie zostanie wyzwolone z niewoli skażenia, wprowadzone w chwalebną wolność dzieci Boga. I wprowadzone w chwalebną wolność dzieci Boga. Wiemy bowiem, że całe stworzenie aż do teraz wzdycha i znosi, znosi bóle rodzenia. A nie tylko ono. Podobnie my sami, którzy już mamy pierwszy owoc, a więc ducha. Wzdychamy w sobie, oczekując usynowienia, odkupienia naszego ciała. Tutaj sobie powiemy nieco szerzej w trakcie naszego rozważania, ponieważ pojawiają się takie, można powiedzieć, stwierdzenia, które wymagają pewnego wytłumaczenia czy wyjaśnienia. Z taką właśnie nadzieją zostaliśmy zbawieni. Nadzieja, której spełnienie się widzi, właściwie nie jest nadzieją, bo kto, ży, kto żyje nadzieją na to, co już się spełniło? Ale jeśli spodziewamy się tego, czego jeszcze nie widać, to oczekujemy tego z całą wytrwałością. Podobnie Duch wspiera nas w naszej słabości. Kiedy nie wiemy, o co się modlić, jak należy, sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. Ten zaś, który bada serca, rozumie zamiary Ducha, gdyż wstawia się on za świętymi zgodnie z myślą Boga. A wiemy, że kochającym Boga, to jest tym, którzy są powołani zgodnie z jego planem, wszystko służy ku dobremu, bo tych, których wcześniej poznał, przeznaczył do współdziału w naturze swego syna, aby on był pierworodnym pośród wielu braci. Tych zaś, których do tego przeznaczył, tych również powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też obdarzył chwałą. Czyż to nie wspaniałe, jeśli Bóg jest po naszej stronie? Kto może stanąć przeciwko nam? On, który nawet własnego syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jak żeby wraz z nim nie miał nas obdarzyć wszelkim innym dobrem? Kto ma oskarżać wybranych przez Boga? Przecież Bóg usprawiedliwia. Kto ma potępić albo potępiać? Jezus Chrystus, który umarł, więcej, który zmartwychwstał i przebywa po prawicy Boga, on przecież wstawia się za nami. Co nas odłączy od miłości Chrystusowej? Udręka, ucisk, prześladowanie, głód, nagość, niebezpieczeństwo czy miecz, jak zostało napisane, z powodu ciebie, co dzień nas zabijają, traktują jak owce przeznaczone na rzeź. Lecz mimo tego wszystkiego odnosimy wyraźne zwycięstwo dzięki temu, który nas ukochał. Gdyż jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie. Ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie naszym Panu. Drodzy, mówi się, że wszystko, co piękne, rodzi się w bólu. No tak się mówi, generalnie. Ale. My nie, musi, nie musimy sobie przypominać jakichś takich miłych stwierdzeń, ciekawych, no tak jest życie po prostu. I każdy z nas to doskonale wie. I nie inaczej jest w tekście, który tutaj widzimy, który mamy przed sobą. Pewnie zauważyliście to wyraźnie, że apostoł Paweł w, w zasadzie cały ten tekst ukazuje w postaci takiej drogi, tak? bo pokazuje najpierw padł ziemski, charakterystykę życia tutaj na ziemi. No Wiele różnych z tym związanych jest rzeczy, o których powiemy sobie, ale tak idziemy z tym tekstem, idziemy coraz dalej i lądujemy w, na końcu w takim miejscu, które nie pozostaje już tylko w, naszym, w nas jako tekst, nieraz to nawet śpiewamy. A więc przechodzimy z ziemi i jakby zaglądamy w przyszłość do tej chwały. Apostol Paweł nas prowadzi w tym rozmyślaniu, w tym tekście. To jest bardzo niezwykłe, ponieważ apostoł Paweł chce ukazać pewien temat, o którym głęboko dzisiaj porozmawiamy, ukazać z innej perspektywy niż ta ziemska, abyśmy popatrzyli na to, co nazywa cierpieniem, już teraz konkretnie nie z ziemi, ale z góry, z nieba z perspektywy chwały, która nadchodzi. No, tak jak wspominałem, sam ten tekst wydaje się być taką, takim podążaniem, czy podążaniem za myślami apostoła Pawła. On dobudowuje pewną myśl i chce coś bardzo konkretnie ukazać. Zobaczcie, pierwsza część tego tekstu to opis położenia, w jakim znalazło się stworzenie w ogóle, całe stworzenie. I szereg wersetów o tym wyraźnie mówi. Aż do momentu, w którym 23 werset wprowadza nas w nową, można powiedzieć, część tego dłuższego fragmentu, bo rozpoczyna się, a nie tylko ono, podobnie my, a więc jest zwrot, zwrot myślenia i zwrócenie uwagi na kogoś innego, a więc na nas. Więc mamy tutaj to jednoznaczne rozróżnienie, ale nie tylko ono, a więc stworzenie, podobnie my. I ta część mówi o położeniu chrześcijan wobec, wobec świata, wobec tych rzeczy, które są na świecie, a więc wobec, wobec tego, co wszyscy, czego wszyscy doświadczamy. Aż w końcu, wreszcie, gdzieś ta ostatnia część, która mówi o pewności wsparcia Bożego i nierozerwalności więzi, jaką mamy z Chrystusem, bez względu na wszystko. I tym się kończy cały ten fragment. Więc najpierw stworzenie, później my, wierzący, jako część stworzenia, ale jednak w jakiś inny sposób wobec tego wielkiego tematu, jakim jest życie na Ziemi i cierpienie, i na końcu ukazanie tej, tego wsparcia, stałego wsparcia Boga, ale także i tej nierozerwalnej więzi, jaką mamy z Chrystusem, bez względu na wszystko, co się dzieje. Znajdujemy się w liście do Rzymian i trzeba sobie o tym powiedzieć, wspomnieć, aby ten tekst stał się dla nas jaśniejszy. W liście, który okrzyknięty został mianem okna do zrozumienia doktryny o zbawieniu przez Jezusa Chrystusa, wiemy, że adresatem tego listu są Rzymianie, a więc ludzie, którzy mieszkają w najważniejszym miejscu w tamtym czasie, albo w najważniejszym mieście całego Imperium Rzymskiego, a więc w Rzymie. I ciekawe jest to, bo prawdopodobnie ci wierzący, którzy tam się zgromadzają, w Rzymie, to są ci, którzy nawrócili się, mówię prawdopodobnie, w dniu Pięćdziesiątnicy, a więc pielgrzymowali, przybyli do Jerozolimy, doświadczyli tego, co tam wówczas wielu ludzi doświadczyło i wracając z powrotem, już będąc przemienieni, a więc mając tą, to nowe życie, wracając do Rzymu i tam się jakoś organizują, spotykają. Bez kontaktu w zasadzie z, z apostołami, z innymi. Bez, bez stałej nauki apostolskiej, tam się zgromadzają. Apostoł Paweł, czytamy w pierwszych rozdziałach, bardzo chciał odwiedzić Rzym. Leżało mu to tak po naszemu na sercu po prostu. Uważał to za rzecz absolutnie istotną, ważną, aby ich odwiedzić. Z tego powodu, że nigdy wcześniej tam nie był. Nie znał ich osobiście. Zesłyszenia, z opowiadań, z, podań, z z różnych informacji, gdzieś tam opinii, ale nie osobiście. Pragnął więc ich poznać, wspólnie zachęcić, jak czytamy, zebrać też ofiary i przygotować się do wyprawy do Hiszpanii, którą miał również w swoich myślach. Dzięki temu jednak, że doświadczył, doświadczał przeszkód, bo wiemy, że tam z własnej woli w tym czasie, kiedy chciał, nie dotarł, nigdy, później dopiero już inaczej się potoczyły wypadki na końcu swojej służby już jako więzień tam trafił dzięki temu że w tym momencie w którym pisał że chciał ich odwiedzić doświadczał przeszkód na drodze do odwiedzin i cierpiał z tego powodu bo to wyraźnie wypływa z tekstu trzymamy w rękach spisane arcydzieło nigdy by się to być może nie wydarzyło Wielce prawdopodobne, gdyby apostoł Paweł w tym czasie, kiedy chciał, przybył do Rzymu i to, co miał na myślach i czego pragnął, po prostu im powiedział, nie napisał. Więc mamy w rękach list do Rzymian, który powstał z tego względu, że on, a więc apostoł Paweł, znalazł się w jakiejś niemocy. Nie potrafił uczynić tego, co chciał. Cierpiał z tego powodu, miał przeszkody ku temu, aby ich odwiedzić. A więc można powiedzieć, że jego niemoc. Stała się zyskiem dla nas wszystkich dzisiaj, tak jak tutaj jesteśmy. I już teraz chciałbym powiedzieć, że i warto to powiedzieć, kiedy ty doświadczasz jakichś przeszkód, jakiejś niemocy, braku możliwości czegoś, zrobienia czegoś, czego chcesz, wiedz, że być może albo z wielką dozą prawda, prawdopodobieństwa oznacza to więcej niż myślisz w tym momencie. A z pewnością więcej niż tu i teraz ci się wydaje. Dlatego, że Bóg ostatecznie wyprowadza z tego dobro, które jest ponad nasze tu i teraz. Tak sobie wspominam, bo czytałem na dniach znowu po raz kolejny historię Józefa. To jest po prostu fascynująca historia. Jak wiele ucierpiał ten młody człowiek! Jak wiele wycierpiał. Sam o tym wyraźnie mówi. Jak wiele wycierpiał w sytuacji, w której znalazł się Józef, wycierpiał jego ojciec Jakub. Człowiek, który mówił wielokrotnie, że już jedną nogą jest na tamtym świecie z tego powodu, co się z synami dzieje. Jeszcze Beniamin, jego najmłodszy syn, jest, jest, istnieje ryzyko, że również on zostanie wzięty, czego oczywiście chciał Józef, aby spotkać się ze swoim rodzonym bratem. I wielokrotnie Jakub mówi. Do swoich synów, chcecie mnie zdjąć z tego świata, ja już z rozpaczy odejdę, i tak dalej. Jak wiele wycierpiał. W konsekwencji Jakub staje przed faraonem i mówi: Ciężki i bolesny był mój czas pielgrzymowania tutaj. Ale nie sposób nie wspomnieć o tym, co Józef w wielkiej mądrości po latach doświadczeń, będąc w Egipcie. Kiedy wszyscy o nim zapominają, my przeskakujemy werset. Werset, z wersetu na werset okazuje się, że zapomnieli o nim wszyscy, łącznie z podczasem, na dwa lata siedzi w więzieniu, ciągle ma nadzieję. Mówi, po latach już staje przed, przed swoimi braćmi i mówi: To Bóg mnie tu posłał. On wyciągnął dobro z tego. Zmienił to w dobro. Miał plan ku dobremu. A więc zobaczcie, kiedy myślimy o tu i teraz, kiedy Józef znajduje się w tej sytuacji, w której się znalazł, mógł się Pognębić, dlaczego mnie to spotyka, dlaczego ja, dlaczego i dlaczego i dlaczego. Ale okazuje się, że to, co się miało wydarzyć, jest większe niż tu i teraz, i to, co myślał. I zobaczcie chociażby na sam fakt pisania listu do Rzymian przez apostoła Pawła. Również przyniosło to korzyść jakże wielką dla nas wszystkich nie tylko nas tutaj, ale całego, całego chrześcijańskiego świata. Nasz tekst zaczyna się niejako zaproszeniem do spojrzenia na ziemskie trudności z innej niż pozostali perspektywy. Zauważyliście to? Uważam przy tym, że te raźniejsze cierpienia nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Tak zaczyna apostoł Paweł ten osiemnastym wersetem tak zaczyna tą dłuższą wypowiedź. Bardzo ciekawe jest to, że cały ten fragment wydaje się wynikać z 17 wiersza, w którym jest napisane wyraźnie, że jeśli jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Boga, a także współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z nim cierpimy. I to może być zaskakujące, ale zobaczcie, po to, by razem z nim mieć również udział w chwale. Nie można jakby nie pokusić się o wniosek, że w dzisiejszym świecie, w którym żyjemy i wszyscy to doskonale czujemy też, nie chcemy mówić o cierpieniu, chcemy go unikać, chcemy iść drogą na skróty, mówić o chwale. O tym dziedziczeniu chwały z Chrystusem, ale apostoł Paweł mówi: jeśli tylko chcemy mieć udział w chwale Chrystusowej, musimy mieć udział w Jego cierpieniach tutaj. Więc również chwała, do której zmierzamy, rodzi się w bólach, chciałoby się powiedzieć. I tutaj wydaje się ten fragment takim, takim, yy... Bodźcem do napisania całego tego dłuższego. Przepraszam, ten werset do napisania, do napisania całego tego fragmentu, którym, w którym apostoł Paweł nagle zmienia e, e, jakby myśl i rozpoczyna wypowiedź o cierpieniu w kontekście chwały, która ma nadejść. A więc o tym współdziedziczeniu zarówno chwały, jak i cierpienia. Jak to ze sobą połączyć, jak to ze sobą współgra, dlaczego jest to potrzebne, jaki jest tego ostateczny cel, po co odpowiada na takie pytania apostoł Paweł, także tutaj. Ciekawe jest to, że i dzisiaj wśród wielu, wielu tych, którzy mówią, że wierzą, mówią o dziedziczeniu, o współudziale, w chwale, jest ta, ta, to pragnienie pójścia na skróty, omijania cierpienia, wręcz nawet zaprzeczania temu, że ono jest w jakiś sposób wpisane w życie chrześcijanina. O tym powiem szerzej nieco, ale warto to o tym wspomnieć. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że, zobaczcie, jeżeli. Przyjmiemy postawę negowania roli cierpienia, roli doświadczeń cierpienia prób w życiu, to cały ten fragment albo większa część tego fragmentu, który przeczytaliśmy, a jeśli teraz tego nie widzimy, to zobaczymy, nie ma najmniejszego sensu. Naprawdę nie będzie mieć sensu, jeśli dzisiaj powiemy, że cierpienie jest absolutnie nie może być wpisane w życie na wolny jest chrześcijanin od cierpienia i tak dalej pojawiają się takie głosy gdzie nie gdzie. Zobaczymy, że Gdybyśmy taką podjęli decyzję i taką postawili tezę, ten tekst w większości nie ma kompletnie sensu. Dlatego nie chcemy się ograbić z piękna dalszej części tego tekstu, ale już teraz głęboko wejść w, tą, w ten fragment i opowiedzieć sobie tutaj, czy rozważyć dogłębnie, co się tutaj dzieje. Na początek chciałbym postawić pewną tezę, coraz bardziej kontrowersyjną, ale niech na wybrzmi. Życie chrześcijańskie nie oznacza życia pozbawionego cierpienia. Cierpienie to oznacza każdą znaną formę cierpienia ludzkiego znanego tutaj na Ziemi, poza jednym. Poza cierpieniem wynikającym z bycia pod gniewem Bożym, z którego Pan Jezus nas uwolnił. Tak rozumiem ten temat i tak rozumiem życie na Ziemi. Dlatego, że czytamy Ci, którzy są w Jezusie, wolni są od gniewu Bożego, które oczywiście skutkuje różnego rodzaju doświadczeniami. W innym miejscu w pierwszym Tealooniczam czytamy, gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, ale na zachowanie zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. A więc za wyjątkiem tego chrześcijanin, a człowiek nieodrodzony, niewierzący, chciałoby się powiedzieć, jest to życiowo, udokumentowane, można by było powiedzieć, i udowodnione. Doświadczamy tych samych doświadczeń. Dzisiaj, że przez noc napadało śniegu niewyobrażalnie, nie wiem, czy tu więcej, jak u nas, wydaje mi się podobnie, droga była koszmarna, jak tutaj jechałem, w tą stronę. Bogu dzięki, dziękuję Panu Bogu, dojechaliśmy tutaj szczęśliwie. Wielu ludzi nie dojedzie dzisiaj karetki już jechały w którąś stronę mijaliśmy się z pewnymi z wozami które no karetki inne wielu ludzi nie, do, nie dojedzie część cze, częścią z tych ludzi albo część z tych ludzi to będzie wierzący to będą wierzący ludzie którzy doświadczą dzisiaj na całym globie w różnych zakątkach świata różnych doświadczeń z powodu wypadków dlatego że dlaczego tak jest dlatego że my również jako Wierzący doświadczamy wielu rzeczy. Skoro deszcz pada na sprawiedliwego i niesprawiedliwego, to również brak deszczu. Czy braku deszczu doświadczają również ci i ci? Nie wiem, na pewno z, z, w, w lato wszyscy, jak tutaj jesteśmy, albo jakaś część osób zajmowała się jakimiś grządkami, ogródkiem i tak dalej. Ja nie wiem, dlaczego tak jest. Chciałby, chciałby się inaczej, ale w moim ogródku, w którym się zajmuje moja żona, głównie, jakieś tam warzywa sobie uprawia, jest tak samo wiele ślimaków, jak u sąsiada, a powiem więcej nawet. Wydaje mi się czasem, że jest ich więcej niż u sąsiada. Nie wiem, czym są karmione te ślimaki z jakoś lep, lepszą paszą u nas. czy czymś, Nie mam pojęcia. Cierpimy równomiernie z, 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 z wespół ze światem chociażby. Chociaż można by było tu dyskutować, czy naprawdę równomiernie, czy czasem wszystko, co jest na świecie, nie chce i nie działa przeciwko nam, dlatego że świat nas nienawidził. Chociaż dalej chce się żyć i dobrze się żyje na tym świecie, to jednak doświadczamy wielu różnych rzeczy. Popatrzmy więc na tą teraźniejszość. I, z, I zwróćmy uwagę, czy tak w istocie jest, poprzez, e, poprzez podążanie za myślami apostoła Pawła, i opiszmy sobie tą naszą teraźniejszość, a więc życie na Ziemi. Spójrzmy, 19. werset. Apostoł Paweł, e, rozpoczynając ten tekst, mówi oczywiście o stworzeniu w całości, i mówi: Stworzenie z tęsknotą oczekuje, więc nasze życie na Ziemi. Jest doświadczane swego rodzaju tęsknotą. Tęsknimy czegoś nam brakuje. Jestem więc niekompletny, mam jakieś braki do czegoś tęsknię. Nie mam tego, co bym chciał mieć w tym momencie albo czego pragnę. Tym jest tęsknota, czyż nie? Jeżeli brakuje nam naszych bliskich, gdzieś wyjechali, no to dlaczego tęsknimy? Bo nie mamy ich przy sobie. Czujemy się niekompletni, czegoś nam brakuje. Dlatego tęsknimy. Więc apostoł Paweł to życie na Ziemi nie nazywa pełnią wszystkiego, tylko już wskazuje, że czegoś nam brakuje tu na Ziemi. Jest jakaś tęsknota, mamy jakieś braki. Mamy świadomość, że jest coś więcej niż to, co mam teraz, do takiego stopnia, że nie przeżywam pełni szczęścia, bo czegoś mi brakuje, dlatego tęsknię. Po drugie, zobaczcie, werset 20 wybrzmiewa w ten sposób, iż gdyż stworzenie zostało poddane marności. Marność, a więc jakaś słabość, niemożność, brak zdolności. Czytamy dalej: nie z własnej woli, lecz z woli tego, a więc Boga, gdyż celem jest, aby to, co ma nastać, było chwalebne, zmartwychwstanie. To jest bardzo ciekawy wniosek tutaj który pokazuje, jak, jak bardzo ważne jest, iż to, co ma nastać, a więc dzień wielkiego spotkania się z Panem, pochwycenia, czy też zmartwychwstania tych, którzy umarli, ma być dniem wielkiej chwały, dniem absolutnie innym niż do tej pory, zgoła odmiennym, chwalebnym, majestatycznym. A po prostu Paweł to życie na ziemi nazywa marnością, a więc doświadczaniem marności, słabości, niemożności, brak, Zdolności niejednokrotnie, czyż tak nie jest? Czy nie jest to życiowo udowodnione? Czy może ja mam inne doświadczenia niż wy? Wiele razy doświadczam słabości jakiejś, czegoś nie mogę, brak mi zdolności do czegoś, czuję się wielokrotnie, jakby mi czegoś brakowało. Wielokrotnie, w różnych sytuacjach. A więc doświadczam tej marności. Werset 20 z kolei mówi dalej, że to stworzenie zostało. Przeczytajmy to, gdyż stworzenie zostało poddane marności nie z własnej woli, z woli tego, który je podał, w nadziei. W nadziei. Znowu, gdybyśmy mówili o pełni szczęścia, o wszystkim, o takiej kompletności, i tak dalej, niczego mi nie brakuje, czyżbyśmy mówili o nadziei? Nadzieja znowu pojawia się w miejscu, w którym znowu czegoś brakuje. Jest to wypatrywanie lepszego, jest to oczekiwanie, że stanie się tak, jak pragniemy. To jest nadzieja. Znowu samo to słowo wskazuje, że to życie na Ziemi ma swoje braki, których doświadczamy. Dlatego mamy nadzieję. Dlaczego czegoś oczekujemy? Czytamy dalej w 21 wierszu, że stworzenie doświadczyło niewoli skażenia. A więc są to. Niekorzystne skutki związane z mocą i konsekwencją grzechu i upadku. Czy znowu mamy prawo powiedzieć, że to jest pełnia szczęścia tutaj? Absolutnie nie. No, widzimy, że i możemy powiedzieć z całą świadomością również, zarówno całe stworzenie, jak i również my, wierzący, którzy jesteśmy w tym stworzeniu, doświadczamy też skutków upadku, grzechu, niejednokrotnie złych myśli, i tak dalej, i tak dalej. A więc. Znowu apostoł Paweł określa to ziemskie życie w taki sposób, żeby nam uzmysłowić, że mówimy o czymś, co jest niekompletne, pełne braków, tęsknoty, marności, nadziei, niewoli. W konsekwencji nawet w 22 wierszu wzdychania, wzdychania. Zdarzało wam się kiedykolwiek na pewno wielokrotnie. O, Panie, gdybyś już przyszedł, przyjdź, Panie! Chociażby w ten sposób wzdychać. 22 drugi wers werset czytamy o wzdychaniu. Yy, yy, wiemy bowiem, że całe stworzenie aż do teraz wzdycha, a czym jest wzdychanie? Nie jest to, jak mówią specjaliści, nie jest to yy, taki moment, w którym dajemy wyraz naszemu smutkowi albo uzewnętrzniamy jakiś ból, albo wzdychamy oczekując lepszego. Tym jest ten bardzo wymowny. No, gest, czy, czy działanie, jakim jest wzdychanie. Kiedy właśnie dajemy wyraz swojemu smutkowi, czegoś nam brakuje, dlatego wzdychamy, bo tęsknimy, bo marzymy o czymś, bo jest jakaś potrzeba. W konsekwencji czytamy dalej w 22 wierszu, że całe stworzenie wzdycha i znosi. Znosi. A co to słowo oznacza, znosi? Znosi. Czy, czy stan znoszenia to jest nic innego, jak cierpliwe, cierpliwe wytrzymywanie czegoś nieprzyjemnego. Całe stworzenie znosi, znosi, a więc cierpliwie próbuje wytrwać w jakimś nieprzyjemnym stanie, którego doświadcza. Czytamy dalej, że to, co, czego uczy się znosić i co znosi, to są bóle rodzenia. A więc nie pozostaje. W zasadzie żaden ślad, albo nie, nie pozostaje nam żadna droga innego zrozumienia, jak tylko nawiązać do tego, że apostoł Paweł prawdopodobnie miał, myśl, miał na myśli to, odnosząc się do bólu rodzenia, a więc wspominając o tym bólu rodzenia, który pojawił się w skutek upadku ludzkości, jako konsekwencja grzechu, więc najprawdopodobniej całe stworzenie cierpi z powodu również grzechu. Całe stworzenie cierpi również z powodu tego, że grzeszy. W konsekwencji dochodzimy do stwierdzenia, które również nas powinno dotknąć i uzmysłowić: 23 werset nie tylko ono, a nie tylko ono. A więc apostoł Paweł mówi: Dobrze, mówiliśmy o całym stworzeniu, o stworzeniu, ale nie tylko ono tego doświadcza, o czym powiedzieliśmy również, albo podobnie my sami. A więc mówiąc już o nas, wierzących lu ludziach, którzy zostali zrodzeni na nowo, my również podobnie. Tyle, że istnieje pewna różnica, o której chcę powiedzieć. I znowu, nie wydaje mi się, że stosownym jest fałszować rzeczywistość i mówić, zachęcać ludzi. Wiecie, przyjdźcie do Jezusa, a wszystkie wasze problemy się skończą. I wtedy wiecie, co się dzieje. Wielu ludzi dzisiaj idąc za taką łatwą. Za takim łatwym zwiastowaniem, nie, nie, nie nazwałbym tego Ewangelią, idąc za takim łatwym zwiastowaniem, przychodząc do Jezusa tylko dlatego, żeby moje problemy się skończyły, wychodząc spod ołtarza, wracają do swojego życia i na pierwszym lepszym zakręcie wypadają. Dlaczego? Dlatego, że życie jednak wygląda inaczej: że jest pełne bólu, pełne cierpienia i tego doświadczamy. Tylko, że jest pewna różnica, o której apostoł Paweł z całą śmiałością tu mówi, z której nie możemy się dzisiaj ograbić, bracia i siostry, fałszując rzeczywistość. Zobaczcie, jeśli tylko mówimy tak jak jest, a więc zgodnie z prawdą, kolejne wersety odsłaniają nam się jako bezpieczna przystań, jako kotwica, której możemy się uchwycić właśnie w tym czasie, kiedy Ty i ja przechodzimy rzeczy, których byśmy nigdy nie chcieli przechodzić. A które można by było wpisać jako marność, słabość, jako bóle rodzenia, których doświadczamy i wiele, wiele innych. Czy jest więc czego się uchwycić, bracie i siostro, w czasie, kiedy różne rzeczy się dzieją w twoim i moim życiu? Czy jest czego się uchwycić? Zobaczmy na tekst, który tchnie w nas taką nie tyle nadzieją, ale naprawdę solidnym fundamentem, który sprawia, że kiedy wszystko się pod Twoimi nogami trzęsie, Ty masz na czym stanąć w odwadze i w, takim, wiecie, w takiej sile. Spójrzmy więc, a nie tylko ono, podobnie my, tylko że jest różnica, dlatego że my mamy pierwszy owoc, ducha. I tu jest zasadnicza różnica. Jesteś człowiekiem, w którym zamieszkał duch Boży, poprzez nowo, nowo zrodzenie, narodzony na nowo. Nie idziesz przez życie sam. Nie musisz patrzeć na to, co widzą Twoje oczy, tak jak inni patrzą. Możesz spojrzeć na to w sposób duchowy, dlatego że Twój duch jest ożywiony. Mamy pierwszy owoc, a więc ducha. Wzdychamy, oczywiście, mówi apostoł Paweł w sobie, natomiast my wzdychamy nie dlatego, że boli, ale dlatego, że tęsknimy do czegoś. Dlatego, że jest jakaś tęsknota, mamy przed oczami coś, co nastąpi później, to dodaje nam sił. Także to dodaje nam sił. Oczekujemy usynowienia, odkupienia naszego ciała. Wiecie, to jest, to jest właśnie, to jest wielka różnica, bo kiedy... Kiedy człowiek martwy duchowo, który nie ma takich nadziei jak my, albo nie wierzy w to, co my, kiedy dzieje się to, czego nie chce, wtedy całe cierpienie i doświadczenie, którego przeżywa, staje się wszystkim dla niego. Nie potrafi na życie patrzeć inaczej, jak przez pryzmat tego, co przeżywa. A więc to cierpienie staje się wszystkim. Ale dla nas jest inna perspektywa. Apostoł Paweł mówi: w kontekście, czy w perspektywie chwały, to cierpienie staje się niczym. Więc musi być, jest zasadnicza różnica, prawda? W perspektywie patrzenia na to. Chociaż nie nas jednakowo boli, to jednak my widzimy coś głębiej, więcej. Dalej coś wyskakuje jako, jako coś wielkiego, co przyćmiewa to, co jest tu i teraz. My oczekujemy usynowienia, odkupienia naszego ciała. Mamy nadzieję, której świat nie ma. My Oczekujemy usynowienia, więc zmartwychwstania naszych ciał, przemiany, jeśli żyć w tym momencie będziemy, przemiany naszych ciał, kiedy Pan Jezus pochwyci swój kościół, zabierze też tych, którzy umarli, i staniemy się podobni do Niego. Dopełni się nasze zbawienie. Oczekujemy tego dnia zmartwychwstania, więc odkupienia naszego ciała, w którym to przeżywamy. Marności, tęsknoty, nadziei, niewoli skażenia, wzdychania znoszenia bólu rodzenia, ale jesteśmy również tymi, którzy mają pierwszy owoc ducha i wielką nadzieję i oczekiwania, a więc usynowienia naszego spotkania z Panem. Nierozsądnie jest zatem, bracia i siostry, twierdzić, że tutaj na ziemi jesteśmy już kompletni, doskonali, mamy pełnię. Życie jest zmaganiem, doskonale to wiemy wytrwanie w wierze jest zmaganiem, chodzenie w wierze jest zmaganiem, a jeśli nam to nie, nie wystarcza, to warto zwrócić uwagę na chociażby w tym aspekcie na rozdział wcześniej, a więc list do Rzymian, siódmy rozdział, 21-24. Zobaczcie, jak to też wpisuje się w ten szerszy kontekst, kiedy apostoł Paweł mówi, że to zmaganie, to marność i słabość tu na ziemi nazywa nawet prawem. Odkrywam zatem pewne prawo. Otóż gdy chcę czynić dobrze, narzuca mi się zło. W moim wewnętrznym człowieku zachwycam się prawem Bożym, lecz w moich członkach dostrzegam inne prawo. Walczy ono przeciwko prawu, za którym odpowiada się mój rozum. Bierze mnie w niewolę prawa grzechu rządzącego w moich członkach. Nędzny ja człowiek, marny ja człowiek, słaby ja człowiek. Tak jakby chciał powiedzieć apostoł Paweł, doskonale rozumie, że rzeczy się dzieją tu na ziemi. Nie udaje, że nic się nie dzieje, nie, nie dzieje, tak jak chodzący po plaży na wakacjach "Don't worry, be happy" mówią. Nie, nie udaje, że nic się nie dzieje. Mówi, zawsze się radujcie i tak dalej w innych miejscach, ale też mówi, jak jest w życiu. Czytamy: "Nędzny ja człowiek, kto mnie wybawi z tego ciała? Dlatego wzdycham do wybawienia mojego ciała z ciała śmierci". Ciekawe jest to. Do czego on nawiązywał? Ponieważ wydaje się, że apostoł Paweł nawiązywał do praktyk pewnej społeczności lokalnej, która mieszkała w niedaleko Tarsu. Komentatorzy biblijni wskazują na to, iż tam w okolicach Tarsu żyło takie ciekawe, ciekawa społeczność, która w sposób specyficzny karała przestępców, zbrodniarzy. Co robili? A więc. E, e, Martwego, zabitego człowieka, na takiego przestępca, więc zbrodniarza, po prostu wieszali go na, na barkach tego człowieka i wiązali po prostu to martwe ciało do przestępcy, jeśli się oczywiście udało go złapać. I o co chodziło? Chodziło, żeby to ciało na nim po prostu zgniło, się rozłożyło, żeby, żeby to ciało gnijące, rozkładające się ciało tego nieszczęśnika, który został zabity, jakby w Wpuszczało kwas, gniliznę w to ciało tego przestępcy. Taka była kara. No, bardzo okrutna i obrzydliwa, ale to miało na celu oczywiście pozbawić życia tego przestępcy. I zobaczcie, do czego apostoł Paweł nawiązuje. Kto mnie wybawi z tego ciała śmierci, którego, które noszę każdego dnia? Tego starego Pawła, który nieraz te swoje, ten swój jad gdzieś przejdzie do tutaj, do mojego. Ciała, do mojego umysłu, i nieraz mnie zainfekuje, tak, że kiedy chcę dobro, to narzuca mi się zło, i tak dalej, i tak dalej. Więc apostoł Paweł mówi: tak, to życie ziemskie jest. Jest zmaganiem, jest walką, jest podążaniem w wierze, jest z pewnym trudem, marnością, i tak dalej. I znowu, gdybyśmy mieli zafałszować tę rzeczywistość i udawać, że wszystko jest tak, jak. Chcielibyśmy w rzeczywistości, to, co, to, to to, co teraz przeczytamy, kompletnie nie ma najmniejszego sensu. Popatrzcie, czy zadajmy sobie pytanie, czy wobec tej przytłaczającej informacji, jaką jest, po prostu życie. Czy jesteśmy sami w tym? Czy jest ktoś, kto nas wspiera? Czy jest ktoś, kto nas wspomaga, podpiera, czy, czy to się dzieje 26 werset, czytaliśmy podobnie duch wspiera nas w naszej słabości w słabości kiedy nie wiemy o co się modlić jak należy sam duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach wiedz że pomimo tego albo w tym co przeżywasz jest ktoś kto się bezustannie wstawia za tobą za tobą jest po twojej stronie Wstawia się zgodnie z myślą Boga, aby Cię wspierać, aby, aby mówić o Tobie. Twoje imię jest wspominane w każdym jednym dniu, jeśli można to w ogóle dniami nazwać w rzeczywistości Pana Boga. Bezustannie Twoje imię jest wspominane tam, przed, przed tronem. Czy Cię to nie porusza i nie dodaje sił, czy nie staje się to już radością i takim, takim Takim, takim słowem, taką informacją, która podnosi nas już na sam dźwięk? Mnie tak, ja się cieszę, mnie to podnosi, ja w tym znajduję moje siły. Że jest ktoś, kto jest po mojej stronie. Ale czy to jest wszystko, kochani? I czy to są wszyscy, którzy stoją po naszej stronie? Tak bym to nazwał. Czytamy w 31 wierszu z kolei, czyż to nie wspaniałe, jeśli Bóg jest po naszej stronie? kto może stanąć przeciwko nam on który nawet własnego syna nie oszczędził ale go za nas wszystkich wydał jak żeby wraz z nim nie miał nas obdarzyć wszelkim innym dobrem a więc z całą powagą apostoł paweł mówi duch święty duch boży stawia się za wami ale również sam bóg ojciec jest po twojej stronie po twojej stronie on który nawet syna swojego nie, nie, nie oszczędził jest po twojej stronie aby Cię obdarzyć wszelkim potrzebnym dobrem. Ale znowu moje pytanie, czy to jest wszystko, co w tym tekście wybrzmiewa? Nie, prawda? Widzicie to wyraźnie, co jest dalej napisane? Jezus Chrystus, 34 werset. Kto ma potępiać Jezus Chrystus, który umarł, więcej, który zmartwychwstał i przebywa po prawicy Boga? On przecież co robi, bracia i siostry? Wstawia się za nami. A więc mamy Boga Ojca, który jest po naszej stronie, mamy Syna Bożego, który wstawia się za nami, mamy Ducha, który bezustannie wstawia się za nami. I to jest, kochani, naszą bezpieczną przystanią, naszą kotwicą, naszą, naszą siłą i mocą, którą możemy, z której możemy czerpać i musimy czerpać. Nie mamy innej podstawy do tego, aby trwać, wytrwać, stać. Aby nasze nogi dalej były wyprostowane, aby nasze ręce dalej się podnosiły, pomimo tego, że nieraz różne się rzeczy dzieją. Na sobie samych będziemy polegać, na człowieku będziemy czynić, z człowieka czynić nasze oparcie. Mając jednak taką wielką świadomość tego, że wszystko to, kim jest Bóg w całej swojej istocie, a więc Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty, jest po naszej stronie, aby nas wesprzeć, wzmocnić, wstawiać się za nami. Dlaczego? Dlatego, że życie na Ziemi nie jest łatwe. I Bóg to doskonale wie. I to ta, ta, ta trudność życia na Ziemi. Jest wpisana w wielki Boży Plan, który biegnie do tego, aby, 21 werset wróćmy, samostworzenie, aby samo stworzenie zostało wyzwolone z niewoli skażenia i wprowadzone w chwalebną wolność dzieci Boga. A więc, aby nastał wielki kontrast tego wielkiego, doniosłego, największego dnia, który jest przed nami, w którym. W którym, jeśli go doświadczysz, a więc kiedy staniesz przed Panem, będziesz mógł z całą śmiałością powiedzieć: To wszystko, co do tej pory przeżywałem, to wszystko, co do tej pory było trudne, jest absolutnie niczym w porównaniu z tym, co widzę, czego doświadczam. Aby, już tak powiem, kolokwialnie, kochani, aby dzień naszego zmartwychwstania i dzień naszego przyjścia z Panem, do Pana, aby dzień naszej, naszego Naszej przemiany, naszych ciał, nie był jak kolejny dzień w biurze, bez żadnych emocji, bez żadnego zachwytu, jak zmiana skarpetek i tak dalej, żeby to był dzień największy, najwspanialszy, który po będzie chwalił Boga za to, czego dokonał nad tą marnością, której doświadczyliśmy również tutaj. Dlatego to się dzieje. Bóg jest z nami. Czy cię to nie porusza, że cała istota Boża. Na którą składa się Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty, jest tak pięknie ukazany w tym tekście, jest po Twojej stronie, jest po Twojej stronie, aby Cię wesprzeć, wspierać, podnosić, błogosławić, wstawiać się za Tobą, dlatego że jest, jest, jest można powiedzieć, są ku temu warunki, kochani. Jest marność, jest wzdychanie, jest stan znoszenia, cierpienia, bóla, bólu rodzenia itd. Jeśli, powiem tak, tylko taka podstawa, o której teraz czytamy, sprawi, że dalsze teksty nie pozostaną jedynie literą, a więc dalsze, piękne wyznania, o których apostoł Paweł w zasadzie mówi już na końcu tego, tego rozważania, nie pozostaną literą. Ale stają się podniosłą pieśnią Twojego życia. Nie tylko śpiewaną w zborze, ale naprawdę pieśnią Twojego życia. Kto z Was miał takie doświadczenie, kiedy czytaliśmy ten tekst, że kiedy czytaliśmy, jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani, ani, ani kto sobie w myślach śpiewał to, prawda? No, przyzwyczailiśmy się bardziej do śpiewanego tekstu tej, tego fragmentu niż czytanego, prawda? Ale. Ale to może stać się pieśnią Twojego życia. Na tej, jedynie na, na tej jedynie podstawie, że masz absolutną pewność, że Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty są po Twojej stronie, aby cię wesprzeć, wzmocnić, bo nie jest łatwo na ziemi. Masz odwagę, masz siłę, masz podstawę do tego, żeby zaśpiewać, prawdziwie śpiewać tę pieśń. Jestem tego pewien, dlaczego? Dlatego, że wiem kto jest po mojej stronie. Jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, chociaż tego wszystkiego doświadczamy. Śmierć, trudności życia y ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, teraźniejszość, przyszłość, ani moce, ani wysokość, głębokość, żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie, Jezusie, naszym Panu. Skoro cały Bóg w pełnej istocie swojej jest po Twojej stronie, to kto waży się targnąć na Twoje życie w taki sposób, aby Cię na wieki rozłączyć z Nim? Czy życie, czy śmierć, czy cierpienia, czy prześladowania, nic nie jest w stanie tego zmienić. I to jest, kochani, wielka, wielka zachęta. Zobaczcie, mówimy prawdę o tym, jak wygląda życie, i tylko to pozwala nam zrozumieć prawdę, która polega na tym, że mamy wsparcie w Bogu, że jest kotwica, że jest bezpieczna przystań, że mamy siłę. Apostoł Paweł to teraźniejsze życie nazywa, albo opisuje takimi oto również słowami 8.24. Z taką właśnie nadzieją zostaliśmy zbawieni. Zbawienie, w zbawienie wpisane jest nadzieja. Jaka? Że pewnego dnia staniemy przed Panem i nasze ciało zostanie również odkupione. No, bardzo ciekawie apostoł Paweł to nazywa tutaj, ponieważ mówi, że, że zbawienie się dopełnia w ten sposób, że również i ciało musi być wybawione. Pamiętacie to ciekawe słowo, kiedy Pan Jezus mówi, gdy to wszystko zobaczycie, i kiedy to zobaczycie, wy się nie bójcie, wy podnieście swoje czoła dlatego, że nadchodzi wasze ciekawe słowo, prawda? Odkupienie wasze. No to jak, już jesteśmy odkupieni, czy, czy jeszcze nie? W tym sensie wiecznym tak, ale jeszcze nasze ciała pozostają, można powiedzieć, do wykupienia, nie do wykupienia, do odkupienia, do zbawienia, do przemiany w tym sensie, że muszą się przemienić i my tej marności już nie możemy więcej doświadczyć, kiedy doznamy w końcu pełni, kiedy staniemy przed Panem. Pan Jezus nas zbawił na wieki, ale póki tu jesteśmy. Na ziemi doświadczamy skutków ży ziemskiego życia, które nie będą wieczne. Nasze ciała, kochani, takie nie wejdą do Królestwa Bożego. Muszą zostać zmienione, przemienione. Musi się to zbawienie dopełnić, domknąć, aż w końcu nasze ciało zostanie przemienione. I tak się to zbawienie dopełna, więc nazywa to aposto apostoł Paweł usynowieniem. W innych fragmentach, oczywiście, z martwych wstaniem czy przemianą ciała, dlatego, że krew i ciało nie może odziedziczyć Królestwa Bożego. Teraźniejsze cierpienia nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. To, jest, to łatwo mówić, gorzej w praktykę wprowadzić czy w czyn wprowadzić, bo kiedy, tak jak już wspominałem, kiedy cierpimy, to cierpienie rości sobie prawo do jedynego, najważniejszego miejsca w Twoim umyśle i sercu. O niczym innym nie myślisz wtedy jak o tym, co przeżywasz. Apostoł Paweł mówi jednak w kontekście tego, co jest przed nami, nie jest, jest to po prostu nic. W objawieniu Jana czytamy otrze wszelką łzę z ich oczu, śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. My jesteśmy ciągle w pierwszych rzeczach. To są pierwsze rzeczy tu na ziemi, w których są łzy, w których jest cierpienie. W których, w których pierwsze rzeczy, w których nasi bliscy odchodzą, w których jest mozu, krzyk, smutek, śmierć, łzy. I Pan Jezus nam nie obiecał to wszystko znieść, kiedy tylko powiemy Mu tak tu na ziemi. Obiecał, że pewnego dnia nadejdzie dzień, kiedy staniemy przy Nim i tam nam te wszystkie rzeczy usunie, w sensie łzy otrze. Cierpienia już nie będzie, bólu już nie będzie, smutku, krzyku. Kochani, na, za, na zakończenie tego tekstu, zobaczcie jeszcze dla, dla tego rozważania, zobaczcie jeszcze tekst z księgi Ozeasza, który jest bardzo ciekawy i wymowny, który również w, bardzo pięknie dopełnia ten tekst w takim starotestamentowym stylu, można powiedzieć. Szósty rozdział, 1-3. Czytamy. Chodźcie, zawróćmy do Pana. To jest księga Ozeasza. Tak, on nas rozszarpał, ale też uleczy. Zranił nas, ale też nas opatrzy. Po dwóch dniach nas wskrzesi, trzeciego dnia nas podniesie i będziemy żyć przed Jego obliczem. Ten tekst został też użyty przez Charlesa Spurgeona, który mówił o potrzebie zwiastowania prawa, kiedy głosimy Ewangelię. Dlatego, że naprawdę absolutnie nierozsądnym jest pozbawiać, pozbawiać naszej ewangelizacji, też i tej informacji, że jest coś takiego jak prawo, że ludzie zgrzeszyli, że jeśli tak dalej będą żyć, to czekają ich konsekwencje do takiego stopnia, aby człowiek był niejako zraniony przez to prawo, poczuł się zraniony do głębi, dotknięty, rozszarpany wręcz przez prawo Boże, które świadczy przeciwko nam. Że jesteśmy grzesznikami. I na tej podstawie, aby co się stało, żeby Bóg nas później uleczył przez łaskę Ewangelii, Nowego Testamentu, przesłania Nowego Testamentu. Więc Stary Testament, prawo ma na celu nas dotknąć, urazić do głębi, poruszyć, tak, że poczujemy i wręcz uświadomimy sobie, że jesteśmy grzesznikami, aby na tej podstawie zabłysło nam światło Chrystusa, Jego łaski, zbawienia, odkupienia. Spróbujmy pominąć tą pierwszą część i napełnimy się ludźmi, którzy będą kompletnie nieświadomi grzechu, nigdy nie urażeni, nigdy nie dotknięci i dalej myślący, że wszystko jest OK, dokładając jeszcze do tego faktu, że tak dobrze im się żyło do tej pory jeszcze dodatkowo mają Pana Jezusa. Aby im wszystko dobrze czynił. A więc ten tekst był ku temu e, m, przez Sperdżona użyty, aby pokazać tą doniosłość, że zwiastowanie Ewangelii musi być kompletne. Ale czytajmy dalej: po dwóch dniach nas wskrzesi, trzeciego dnia nas podniesie i będziemy żyć przed Jego obliczem. Ciekawe jest to zestawienie tutaj. Najpierw. Dotykamy, najpierw doświadczamy jakiejś marności, jakiegoś zranienia, tak, tego padołu ziemskiego, słabości, której tutaj mamy, ale później wskrzeszenia, aby żyć przed Jego obliczem. Poznawajmy więc usilnie, starajmy się poznać Pana. Jego nadejście jest tak pewne, jak nastanie stanie świtu. On odświeży nas, odnowi nas, odświeży nas jak deszcz, jak późny deszcz, który ożywia Ziemię, wtedy, kiedy przyjdzie. Więc kochani, dla mnie jest to, dla mnie jest to ogromna nadzieja. Różne, różnych rzeczy doświadczamy w życiu. Tak jak wspominałem, apostoł Paweł wyraźnie o, tym, wyraźnie o tym mówi, ale my chrześcijanie na to wszystko musimy mieć właściwą perspektywę. Patrzeć na to z góry, z nieba. Oczyma, które widzą chwałę nadchodzącą, do której tęsknimy, ale też żyć ze świadomością że to jest wpisane w nasze życie tutaj na ziemi. Dlaczego? Dlatego, że jeśli chcemy mieć dział w chwale Chrystusa, to musimy mieć też dział w cierpieniach. Tak apostoł Paweł mówi. Cierpienia, które oznaczały bardzo wiele w tamtym kontekście, najczęściej prześladowania, męki, agresje z powodu tych, którzy nastawali na ich życie z powodu wiary. Bracia i siostry, mam nadzieję, że to, o czym dzisiaj mówimy, sta stanie się i jest naszą podstawą, że przez taki pryzmat patrzymy na wszystko, co się dzieje. I kiedy różne rzeczy w Twoim życiu się będą dziać, a może się dzieją, zdobądź się na odwagę, aby wspomnieć sobie to, o czym powiedzieliśmy, że cała istota Boża w pełnym zakresie swoim, Ojciec, Syn i Duch jest po Twojej stronie, i z tego tekstu to bardzo jasno wynika. Masz czego się uchwycić, a raczej masz kogo się uchwycić. Masz prawo modlić się, wołać, skoro on sam wstawia się za tobą. Masz prawo przyjść i powiedzieć: Panie boli, potrzebuję Twojej pomocy, gdzie mam szukać, skoro Ty jesteś moją opoką, moim, moim wsparciem, a, po, a to co najważniejsze Jesteś za mną, jesteś po mojej stronie. Bracia i siostry, chciałbym nas zachęcić do tego, żebyśmy zechcieli się pomodlić na koniec. Jeśli tylko jest ktoś, kto bardzo pragnie się modlić, a może właściwie dzisiaj, myśląc o Twoim życiu, mógłbyś powiedzieć: Tak, tak właśnie jest. Marność, słabość, przeżywam różne rzeczy, doświadczam wielu, wielu spraw. Boże słowo mówi: Herpi ktoś między Wami? Niech się modli. Dlaczego? Bo mamy do kogo się modlić. Mamy imię, które jest ponad wszelkie imię, mamy informacje z tekstu, które wynika wyraźnie, że jest po naszej stronie, mamy przywilej przyjść do tronu łaski z odwagą dzisiaj, również dzisiaj. Chcielibyśmy może powstać w takiej modlitwie na zakończenie tego rozważania. Jeśli jest ktoś, kto pragnie się modlić, kto dzisiaj chce powiedzieć, tak, to jest moja sytuacja, różne rzeczy przechodzą przez moje myśli, potrzebuję się uwolnić od moich myśli, one przytłaczają mnie, myślę ciągle o tym, co przeżywam, chcę doświadczyć tej, tej bezpiecznej przystani, przyjść do Boga, doświadczyć ukojenia, pomocy, wsparcia, o którym mówiłeś, bracie, to zachęcam, abyśmy się modlili. Jeśli ktoś taki jest, pragnie, może też i podejść, będziemy się modlić. Boże nasz i ojcze, dziękujemy Ci przede wszystkim za to, że Ty jesteś Bogiem, który ma daleko większe plany niż my sami jesteśmy w stanie zrozumieć. Tak jak w życiu Józefa, które, o którym wspomnieliśmy, działy się tragedie, jeśli chodzi o to życie rodzinne. Po prostu tragedia. Kłamstwa, jakaś zazdrość. Utajnianie, ukrywanie prawdy, w konsekwencji rozpacz rodziców i, i lata życia w nieświadomości, w bólu i w, cierpienia, w cierpieniu, to jednak ty, panie, i w końcu Józef, który tyle wycierpiał, w tym w Egipcie, także na drodze, sponiewierany i sprzedany jak niewolnik, panie, ty wyprowadziłeś z tego dobro, dlatego że Twój zamysł był o wiele większy. Chcemy mieć tą świadomość, Boże. I pewność, że nasze życie nie jest usłane przypadkami, losowe, i, i że rzecz, dzieją się rzeczy, które kompletnie nie mają znaczenia. Dlatego, że wszystko to pomaga ku dobremu w konsekwencji dla tych, którzy Boga miłują, którzy są powołani przez Ciebie. Chcemy się tego uchwycić, tej podstawy dzisiaj, wzmocnić swoje mięśnie, swoje kręgosłupy, swoje serca właśnie na tej podstawie a dodatkowo również w pełni świadomi tego, że Ty jesteś po naszej stronie, jesteś z nami i nigdy nas nie opuścisz. Dlatego, że wstawiasz się za nami poprzez ducha, że Boży Syn wstawia się za nami, który umarł, zmartwychwstał, który siedzi po prawicy Ojca i sam Bóg Ojciec wstawia się za nami, jest po naszej stronie, jest, jest po naszej stronie, aby nas... Wspierać, wzmocnić. Dziękujemy Ci, Panie. Panie, ja modlę się o tych, którzy być może dzisiaj cierpią z różnych powodów, czy to jest zdrowie, czy to są sprawy rodzinne, czy to są sprawy związane z pracą, z dziećmi, cokolwiek się dzieje. Boże, ja modlę się, abyś nas dzisiaj wsparł, wzmocnił. Potrzebujemy posilenia, potrzebujemy rozwiązania problemu, potrzebujemy, aby nasz umysł był stały, niewzruszony, abyśmy Mogli powiedzieć naprawdę, że to wszystko nic, nic nie znaczy w kontekście chwały, która ma nadejść. Ponadto, wszystko Panie, chcemy powiedzieć: Przyjdź już, po nas przyjdź, bo czekamy na Ciebie, tęsknimy, ja wzdycham, ja tęsknię, ja naprawdę chcę, abyś przyszedł. E, tak, chcę, aby to życie tu na Ziemi się już skończyło, dlatego że to, co przed nami, jest o wiele lepsze, wspanialsze, większe, majestatyczne. Ja zamierzam się tym rozkoszować i chwalić Cię za to przez całą wieczność, Panie Boże. Tak jak zaplanowałeś. Pomóż nam dopełnić zadań, misji, służby na tej ziemi, tutaj, tak jak poleciłeś, ale też i z pragnieniem czekać na dzień Twojego powrotu, przyjścia, a naszej przemiany dopełnienia, usynowienia, wybawienia naszych ciał. W imieniu Pana Jezusa. Amen.